Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was w kolejnym już materiale z gry Pokémon Mega Power. No i dzisiaj przyjdzie nam stoczyć kolejny pojedynek z Klausem, czyli z drugim liderem tutejszego regionu, którego no niestety nie udało nam się pokonać. Był zbyt silny, albo to ja byłem za słaby. Któż to wie, dokonałem pewnych zmian w składzie, złapałem nawet jednego Pokémona, którego do tej pory nie było, więc patrzcie. Słuchajcie, mój Kirito ewoluował. Na levelu 23 jest już Lucario, miał dość dużo szczęścia, żeby ewoluować. 52 atak, 59 special atak, jak widać bardziej jest pod specjalny atak. Ma tego Karate Chopa, którym wierzę, że będzie robił grę, oby się udało. Kolejny Pokémon, Killer Bee, tak sobie nazwałem kombi, którą złapałem. Jest to kombi płci żeńskiej, a więc będzie mogła ewoluować w Vespiquen bodajże na 21 levelu. Mam nadzieję, że sprawdzi się, oby. Na razie ten Pokémon jest taki useless mega, bo statystyki fatalne, ale spokojnie, odbije się od dna. A tak to Krecik ma level 24, Simba 25, Pansage 24, Gible 18. Ogólnie jak widzicie, level Simby i Pansage'a nie wzrósł, te Pokémony dalej są na takim poziomie podobnym jak były. No zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Ja myślę, że na start damy sobie Pansage'a, tak żeby ta taktyka z Leech Seedem zadziałała. Oby się udało wygrać ten pojedynek dzisiaj. Trzymajcie mocno kciuki. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę dla dobrego zasięgu tego filmu, żeby wiecie, dotarł do jak największej ilości osób. No a my lecimy. A kurde, te Persjany wszędzie, wszędzie. Persjan za Persjanem i czerwone dywany. Dobra Klaus, ja już jestem. Tak, już rozmawialiśmy. Pracowałem dla niego, ale już nie pracuję. To już się skończyło. Oj, dobra. Mikrofon mi gdzieś tam spadł. Co to ma być? Mikrofonie, dlaczego? Why you do this? Teraz nie możesz zawodzić przy takim pojedynku. Jest ten Persjan. Ja nie wiem, kogo on jeszcze może mieć, kogo się mogę tak bardzo bać. Na pewno ma Litleon, ale on nie jest aż tak straszny. Slash. Kurde, to jest potężny atak. Jest potężny, ale Leech Seed działa, wiecie, już na przyszłość jednak też dobrze. W sensie, że przyda się, wiecie, też jak będzie wejdzie kolejny Pokémon, no to już chyba trzeba poświęcić biednego Pansage'a. Wiele nie zdziałał, ale coś jednak tam zrobił. Wystawmy w tym momencie, no właśnie, dobra, Kirito. Ja nie wiem, czy ta taktyka jest dobra, czy nie, mam nadzieję, że się sprawdzi. Małe leczenie dla Kirito się przyda. Przypominam, że Kirito jest teraz Pokémonem też, oprócz tego, że walczącym, też stalowym, więc slash nie będzie super efektywny. Dawaj Karate Chopa. O kurde, on ma ten cios typu fair player of. Okej, nie było aż tak mocne. Przeżył. No i teraz oczywiście jeszcze będzie Citrusik. Czy tak, tak, on miał Citrusa. No Citrus na tych poziomach robi dużo. Widać to zresztą. Dobra, leczenie jakieś tam jest. Rozwalić Persjana to już będzie naprawdę spory plus, żeby tylko kryt nie wszedł. Super, nie wszedł, jest git. Uda się, Persjan leży. Okej, było trudno, ale Persjan na szczęście pokonany. Taki wiecie, jeden z najgroźniejszych tutejszych Pokemonów. Kolejny Litleo, no bo wiadomo. Wiadomo dlaczego Litleo, ale nie zmieniamy. Karate Chop może będzie dość mocny. Nie będzie dość mocny, no to pewnie coś ognistego, Ember. No i muszę leżeć, niestety muszę uznać wyższość Litleo, a szkoda. Ale no cóż, trzeba to trzeba. W sumie wystawmy Gibla. Powiem wam, że Gibl już na początku uczył się Dragon Rage'a, ciosu, który zadaje po 40 obrażeń, więc świetna sprawa. Hyper Voice, oj, żebyś jeszcze to przetrwał. Wow, ledwie bo ledwie, ale udało się. Brawo Gibl. Dobra, Litleo załatwiony i zaraz się dowiemy, kim jest trzeci jego Pokémon, czy żeby był najsilniejszy. A może Persjan był jednak najsilniejszym Pokémonem, zaraz się przekonamy. Sandtomba się uczysz. To prawdę mówiąc zamiast Takla niech będzie. Będzie ciekawsze. I ostatni jego Pokémon to Heliolisk. O kurde. On dość niebezpieczny może być, ale okej. Może mimo wszystko Dragon Rage, chociaż i tak nie zdążysz użyć. Szkoda. Nie zdążył. Straciłem trzy już Pokémony. Nie jest zbyt kolorową. To może w takim razie Krecik, ty będziesz pierwszym, którego wystawię tutaj. Wchodzisz i proszę cię, żebyś użył Diga. Slash, ile zabierze? No, mniej niż połowę. Przypominam, że Dig będzie ciosem super efektywnym, jeżeli Heliolisk w żaden sposób go nie uniknie. A poszedł kolejny nietrafiony oczywiście. Slash i Dig, ile zabierze? Atak kopaniem. Wow! Dobra, to robi swoje. Widzę, że też ma jakieś bery przy sobie niestety.
ale citrus berry również. Dobra, jeżeli oberwie kolejny raz, jeżeli krecik przeżyje, a przeżył, to ja myślę, że już to wygraliśmy. Myślę, że już teraz oficjalnie mogę powiedzieć, że Heliolisk jest pokonany, no ale poczekajmy już do samego zadania ciosu. Pięknie, mamy to. Nie było łatwo, oj nie było, ale ważne, że się udało. Lider Klaus pokonany, ha, 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 ha. Super, super reakcja po przegranej. Tak, przegrałeś, haha, oczywiście. Oczywiście też zasługujesz na jakąś nagrodę. Co powiesz na temat tej Rolet Badge? No jasne, odznaka się przyda, czemu nie? I dostajemy Rolatl, to się nazywa jakieś Rolatl Badge, dziwna nazwa. Od Klausa, dobrze. I ta odznaka zwiększa oczywiście atak naszych Pokémonów. Możemy też teraz w końcu używać już kata, świetnie. Teraz ma coś jeszcze dla nas. TM32. TM32, którym jest? Co jest TM32? Double Team, serio? Kurczę, wolałbym coś, nie wiem, jakiś inny cios typu normal, na przykład Return. Jedyne czego potrzebujesz to szczęście. Ciekawie powiedz z Dzianem. Ty i Kasper jesteście trochę różni od siebie. Dlatego nasze drogi się rozeszły, mówisz. Tak, ale to nie jest jego biznes, jak widać. Okej, dobra. Koleś tutaj nas nie ocenia. Stwierdza, że to nie jego sprawa. Więc okej. Ważne jest to, że zdobyliśmy drugą odznakę. Udało się na szczęście wygrać. Ale co teraz? O, ktoś dzwoni. Profesor Amala. Gratulacje, słyszałem, że zdobyłaś drugą już odznakę. Bardzo dobrze. Judy, zgaduję, że nie jesteś tylko utalentowanym naukowcem, ale również utalentowanym trenerem. Możliwe, że uda ci się zdobyć wszystkie 8 odznak szybciej niż się tego spodziewałam. A gdzie jest twój kolejny cel? Uważam, że powinieneś udać się do Narcissus Town. Okej, tam jest kolejna odznaka. Dzięki Judy, bardzo mi pomagasz, ale w każdym razie nie zapominaj sprawdzić ruin w tym właśnie mieście. Dobra. Słyszałem coś tam, że tam jest coś ciekawego odnośnie mega ewolucji, zostało tam odkryte, super. Myślę, że to będzie potrzebne w twoich badaniach. Okej, tak, rozłączam się. Dobra, bardzo ciekawe, Narcissus Town. Lepiej sprawdzę na mapie, gdzie to znaleźć. Dokładnie to samo chciałem zrobić, moja postać czyta mi w myślach. Chciałem iść do Pokémon Center nie tylko leczyć Poki, ale również właśnie sprawdzić, gdzie to jest. Gdzie ja mam tego szukać? Co to za miejsce? Dobra, zobaczmy w takim razie. Jestem tutaj. Tutaj to jest Crowfoot Village, tutaj to zupełnie inne miasta. Sorrel Village. Kurczę, Spirulina, gdzie mam się kierować? Aiwara, może na północ? Też nie na północ. Ej, ja pierniczę, nie wiem gdzie. Hula, Cosmos Village, Olander. Ej, masakra, może to jakaś z wysp? Nie no, to są Savvy Islands. Ej, 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 coś mi tu nie pasuje. Jestem tutaj, tu jest to. A, to jest tutaj, na północy. Okej. W Spirulina City już byłem. Nie wiem, czy ja mogę się jakoś na północ kierować. Tu są jakieś ruiny, bo to jest nie miasto. Ej, może na północ muszę iść. To jest dość możliwe. Więc dobra, kierujmy się też tam. Może to jest, może jest w tym jakiś pomysł, że na północy coś będzie. Tylko jakieś ripele bym sobie odpalił. Tylko ja nie wiem, czy ja tam jestem w stanie przejść, bo to jest w okolicach tej naszej bazy dawnej. Wiecie, co nie? Ona tu była w okolicy. Może tu jest jakieś drzewko do ścięcia katem, które pozwoli mi przejść. Właśnie coś takiego oczekiwałem, że będzie jakaś możliwość dostania się tutaj. I proszę, tu już chyba są trenerzy. Wow, trener. Nie wiem, czy mógł być trainer. Jak po angielsku, kombi. Ojej, to może z bajta. Dasz radę z bajtem na luzie. Trzeba trenować tutaj. Ojejku, same Pokémony niefajne dla Pan Sage'a. Jeszcze pek. Obudź się szybko. Pięknie. Wybudziłeś się, ale trochę za późno. Dobra, Gible. On na 24, jeżeli się nie mylę, ewoluuje, więc też nie dużo brakuje mu. Gami! Ojejku. Ej, w ogóle wygląda dziwnie. Znaczy nie, no on tak wygląda. Shiny Gami wygląda zupełnie inaczej, ale okej, absorb. Serio, będziesz się tak, kurczę, chronił? Gami, nie można tak. Dobra. Szkoda, że już pan znoi już wymiany numerami. Dobra, włącz mi kolejnego ripelka. Chociaż może i też warto byłoby zobaczyć, co tu za Pokémony bywają. W ogóle Killer Bee jest kolejne. Może na razie będę trenować sobie inne Pokémony. Killer Bee ewoluuje. W ogóle nazwa z Naruto, jakby ktoś nie ogarnął. Dlaczego taka nazwa? Wiem, że to jest ona, a tam był on, ale to nic nie zmienia.
Ważne, że pasuje w miarę. Dawaj, headbata. Wow, Simba, silne to było. Chciałbym, żeby Simba jak najszybciej ewoluował. To jest to, na czym mi najbardziej zależy, żeby mieć już potężnego lwa, a nie jakiegoś małego lewka. Musi być siła i moc. Ghastly. Dobra. To są takie Pokémony, na których się aż tak bardzo myślę, że nie ma co obawiać. O nie, celność stracę. Masakrycznie. Kto kolejny? Trapinch. Może zmieńmy, bo ta celność jest dość niska. Gible. Może jeden Dragon Rage wystarczy? Nie, no to już jest wyższe są poziomy. Tutaj już jeden cios nie zabiera, wiecie, 40 HP, to nie jest całe życie. Proszę, Kadabra. A może Kadabra ma 40 akurat? Ach, so close. No dawaj, dawaj tego Sandtomba. Nie będziemy się bawić z tego typu Pokémonami aż tyle. I serio, wszyscy chcą cały czas numer wymieniać się ze mną. Nie, no ja już nie chcę. Dobra, może mówiłem, że nie będę może tą Vespiquen trenować, ale niech też ma tutaj swoje możliwości do treningu. O, 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 podwójna walka akurat, żeby sprawdzić tego Pokémona, chociaż on, mówię, jest na razie bardzo useless. Dopiero jak ewoluuje w Vespiquen, to może coś z tego być. W tym momencie to, nie wiem, postanowiłem, wiecie, trenować tego Pokémona, bo ja tak naprawdę go nigdy, nigdy tak prawdziwie nie trenowałem. O nie, wybrałem, a dobra, dostał Bounsweet, Pokémon z siódmej geny. Ciekawe tutaj gusta mają, ciekawe, ciekawe. Dobra, weź headbutem w Kirlię. Mam nadzieję, że killer dostanie też dużo doświadczenia. Chociaż tak średnio to leci, tak prawdę mówiąc. O, i Meryl. Bounsweet żyje, ale używa takich ciosów, że chyba nie muszę się zupełnie przejmować. I dawaj proszę headbata na Meryla. Przeżył, kurczę, walnie pewnie jakimś waterganem czy czymś w tym stylu. A sfinczowany. Ojejku, jak miło. Jak miło, że flinch akurat wszedł. Najlepiej. Dobra, pani ogrodniczka padła i jeszcze jakaś tam w ogóle dziewczynka dziwna. Ważne, że pokonane, ważne, że mamy je z głowy. Gdzie teraz? Kolejna rywalka. Mogę czytać w swoich myślach. Nie ma szans, żebym przegrała. No wiesz co, wątpię, żeby to tak działało, ale no niech ci będzie. Dobra, zmieniamy. Krecik, wchodź tutaj, kumpel. Tu tyle Pokémonów, już tak naprawdę mało im brakuje do ewolucji. Wiecie, Krecik to na około 30, więc kurczę, jak on ewoluuje, to będzie się działo. Oj, będzie. Kurde, weź załatw go katem. Dawaj, dawaj ten kat. W sumie to jest idealny Pokémon do używania kata. Przecież wiecie, on ma takie pazury, że rzeczywiście tutaj to ścinanie drzewek ma jak najbardziej sens. O, proszę. Whippier Berries. Nawet nie wiem do końca, co one robią. Ale dobrze. Witam serdecznie. Aha, to pewnie będzie miała Pokémony typu Baby. Bo coś mówi o Daycare, zaraz się przekonamy. A nie, Aron, no ale też taki niewielki Pokémon, można powiedzieć. Dawaj Simba. Metal Clonie trafia, bardzo dobrze. I Emberem. Pokonujesz? Nie pokonujesz. Nie pokonujesz Simba, bo jeszcze, kurczę, nie ewoluowałeś. Od razu, jak wiecie, Kirito ewoluował, od razu siła mu poszła naprawdę mocno do przodu. No trzeba czekać, aż tutaj też będzie ewolucja, trzeba czekać na jakiegoś Leafstone'a. Oj, pięknie, Snover. Będzie bolało. Oj, będzie bolało. Musiało boleć. Dzięki za walkę. 1600 pieniążków. Pieniążki za pieniążkami zbieram. No i serio, kolejna co chce mój numer. Wszyscy tu chcą te numery. Ja chciałem zobaczyć to, te odznaki. O proszę, 29 tysięcy hajsu przy mnie. Pierwsza i druga odznaka już jest. No to teraz tylko szukać kolejnych sal. A co tu się dzieje? A więc znalazłeś tą maszynę? Tak, znalazłem ją w ruinach tego laboratorium. Ale wygląda na to, że Mewtwo uciekł z tych ruin już. Nie ma go tam. Aha, no dobra. Myślę, że kiedyś go złapiemy jeszcze. No w każdym razie jesteśmy przecież najbogatszą grupą w całym regionie Aivara. Możemy mierzyć się ze wszystkim za pomocą pieniędzy. Tak, to prawda. Aha, super. Hej, co wy tutaj robicie? Sir Casper czeka na was. Och, wybacz. Już idziemy na spotkanie z Casperem. Tak szybko, jak to tylko możliwe. A więc spieszcie się lepiej, ponieważ ta maszyna jest bardzo ważna. To urządzenie, z którego wiecie, tam korzystają. Od czasu, kiedy Judy, ten wynalazca tej maszyny, został zabity w wypadku, ta maszyna jest jedyną nadzieją dla nas, żeby stworzyć moc mega ewolucji. A więc bądźcie ostrożni. Zaraz. Wy. Nigdy wam tego nie pozwolę zabrać. Oni w ogóle myślą, że ja nie żyję. Ojejku, a teraz patrzcie, zobaczyli nas. Czekaj, ty. Aha, dobra. Okej.
O nie, chcą walczyć ze mną. Mówią o mnie, nazwali mnie klaunem, chamy. Ej, oni chyba może nawet nie wiedzą, kim ja jestem. Bardzo możliwe. Nie wiedzą, jak wyglądam. Wiedzieli tylko, że był jakiś tam Judy, który stworzył to, ale jak wyglądam, może nie. Któż to wie? Tak, wracajcie tak szybko, jak tylko możliwe. Zrozumieliśmy. Dobra, czyli oni muszą tutaj się zająć mną. Jeżeli ty naprawdę uważasz, że jesteś osobą, która była nazwana Judy. Tak. Przetrwałeś atak Mewtwo. No przetrwałem, nie umiecie tego zrozumieć. Jak to w ogóle możliwe? Zobaczmy, czy przetrwasz nasz atak. Jejku, goście nie wierzą, że przetrwałem. Ej, to jest mój pierwszy pojedynek z gangiem tutejszym. Team Delta Grand. Zobaczymy, jakimi Pokemonami oni dysponują. Slowpoke na start. Killer Bee już osłabiona. To tak trochę średnio. Roślinnego Pokemona jak na złość nie mam. Kurczę, mam w sumie Simba super efektywnie od wody. Krecik to samo. Kirito od psychiczne. Przecież jeszcze jest stalowy. Dobra. Może wystawmy. Może walcz po prostu. Padniesz to padniesz, Killer Bee. Ważne, żeby chociaż trochę obić tego Slowpoke'a. O, uśpienie. No nie. Dobra, zmiana na Simbę. Oby nie poszedł Water Gun. Oby. Zobaczymy, co pójdzie. Growl. Aha, spoko. Czy tak w sumie nie do końca spoko, no bo używam fizycznych ataków. Ale no mniej bierzemy. Confusion to lepsze niż Water Gun. Więc spoko, nie bierze jakoś dużo. Bardzo fajnie, Slowpoke. Sflinczowany, cudownie. Kurczę, wiedziałem, że prędzej czy później będzie tak, że Team Delta będzie chciał ze mną walczyć. A to ja muszę ich tutaj powstrzymywać przed niecnymi uczynkami. Kto teraz? Kadabra. Okej, jest Kadabra. To może pokuśmy się o Embera, może będzie lepszym. No tak. Tak trochę. To już mocniejsze muszą być ataki niż Slowpoke'a, bo Kadabra to już po ewolucji Pokémon. Oj, i to będzie niestety koniec Simby. Kurczę, biedny Simba. Dobra, no nic się nie zrobi, nic się nie zrobi. Zastanawiam się kogo, może Gible, jak będziesz dość szybki to wygrasz. Disable, świetnie, użyć Disable zanim ja czegokolwiek użyłem. Najlepiej, po prostu najlepiej. Bardzo fajnie, darmowy XP, jak to się mawiam. Zdobyty, myślę, że nawet sporo będzie za Kadabrę, jest sporo. Bardzo dobrze. Tak, ten koleś musi być z metalu. A co, że taki twardy jest? O nie, no dziękuję. Świetnie. Tak, ten trener jest zbyt silny. Okej. Okay. To tylko udowadnia, że jesteś bezużyteczny, ale obraziła swojego kumpla. Uciekaj stąd, ja ci pokażę, kim jest prawdziwy członek Teamu Delta. Okej, okay, i teraz ona. W ogóle fajny znaczek mają. Taki trochę mi przypomina te trójkąty Dioxysa. Tym razem ona. Dobra. Golet! No dobrze. Nie trafiamy gastem. Niedobrze. Ale Maclap też mnie nie bije. Ej, może ma tylko... Ej, dlaczego nie mogę trafić? Kurczę, jeżeli on ma tylko ciosy ziemne, to wygram ten pojedynek. Oj, tyle jeżeli chodzi tylko o ciosy ziemne, niestety. Gdybyś Killer Bee szybciej trafiała, to byłoby fajniej. Ale nie... Self-destruction! Zwariował. Jejku. Samobójca. Nieźle. Dobra, nie wiem kogo wystawimy. Kirito jest silny i dlatego może jego wystawmy. Pokémon, który już jest w swoim najwyższym, oczywiście poza mega ewolucją stadium. Spoink! Ojej, to będzie czysta przyjemność. Co prawda nie mam niczego takiego dobrego na niego. Trzeba użyć Quick Attacku najlepiej. Ale niech będzie Quick Attack. A z takimi ciosami to ty sobie możesz. Świnio, nie dasz rady, Spoink. Pięknie. No i Spoink rozwalony, 400 punktów doświadczenia. Poszło, 24 level. Metal Sounda uczy się. To obniża specjalną obronę, ale to taki cios nie dla mnie, prawdę mówiąc. Tak, nie możesz nic zdobyć od nas. Tak więc nic tutaj nie zrobisz. Czas dla nas, żeby stąd już zwiewać. Okej, zwiewają. Zwiewajcie, uciekajcie stąd. Ja też nie mam dla was czasu. Łączyłem Repela. Prawdę mówiąc, chciałbym w końcu spotkać jakieś Pokémon Center, ale nie, zamiast tego znajdę kolejnego, kurczę, przeciwnika. Gdzie jeszcze z Flebebe, to w sumie spoko, bo Metal Claw będzie nie najgorszy, tak mi się coś wydaje. O proszę, krecik, dawaj, dawaj. Ja się boję, że jak na tych levelach nie było wcale tak łatwo, wiecie, z naszym ostatnim przeciwnikiem, że ja naprawdę muszę tutaj ładnie powbijać trochę tych leveli do przodu. Nie, nigdy... O nie, nie mam jeszcze stalowego typu i Poison Powder działa. Najgorzej, jeszcze Wine Whip. Nie daj się zabić, nie daj się zabić truciźnie. Auć. Coraz gorzej.
Dobra, będziesz szybszy? A gdzie tam szybszy? Jeszcze Litschitz, o ty gnojku. Ej, masakra, został mi jeden Pokémon. Powiem wam, że trochę lipa taka. Trochę taka mocna lipa. Nie jest to najlepiej. Ja nie ma, jak nie znajdę Pokémon Center, to będzie najgorzej. Morelul. Ojejku, to też był fery Pokémon, chyba co? Nie, tak, on miał chyba wcześniej roślinny fery. Moonlight, aha, fajnie, będziesz się tak leczyć. Ile tylko się dam. Może się nie lecz teraz, Astonish, świetnie, dziękuję. I Quick Attack oczywiście. Dobra, załatwionym, ale mamy problemy. Z problemami to sporymi. Bo już Pokémony są po prostu wymęczone tym wszystkim, co tu się dzieje. O, ktoś dzwoni. Hej, Judy, it's me, Nob. O nie, to jest jakiś tam frajer, to nikt ważny. No nie, kolejny jakiś. Znaczy, ja nie wiem, czy on będzie walczył. Chyba nie, on chyba nie jest od, o, albo ona od walki. Aha, tam jest kolejna droga, ona powiada chyba. Do miasta. Tu jest Fold Cave. A tak, on już nie będzie walczył. Trafiliśmy do miasta, świetnie. I to jest miasto z Daycare. O, ale nie, to nie jest miasto. O kurcze. A ja już liczyłem, że miasto znalazłem. To jest Daycare, ale chyba bez żadnej możliwości tutejszego leczenia sobie poków. Tylko mogę podstawiać, prawda? Nie, no nie chcę. Ja potrzebuję naprawdę jakiegoś leczenia. Ktoś mi musi pomóc. Nie, no taka trochę lipa. Taka trochę lipa. Z tobą rozmawiałem, czy nie? Tak, są słodkie. Lepiej byś mi uleczyła poki, czy coś w tym stylu. Ej, to jest wyjście. A jak ja przejdę przez ten płotek, to boję się, że się cofnę mocno. Ale prawdę mówiąc, to będzie chyba lepsze się cofnąć i trafić gdziekolwiek. A nie, bo my już tu byliśmy, tak? A to tak jakby przechodziłem tutaj, czy to... Nie, gdzie ja będę zaraz? Zaraz odkryjemy, gdzie my wyjdziemy, ale takie cofnięcie się nie jest złe, bo naprawdę... Jestem zbyt osłabiony. Czy my czasem... A no tak, my się cofnęliśmy całą tę drogę w taki szybki sposób przez to. Świetnie. Nie no, w sumie nie będę narzekać, bo... Po prostu jest ciężko i trzeba nawet nie tyle, że trenować, co po prostu uzdrowić te Pokémony. One muszą mieć w miarę sił, ale przynajmniej już, gdzie ja lecę, przecież Pokémon Center było tutaj. Przynajmniej wiem już, w którą stronę muszę się mniej więcej kierować. Muszę przejść prawdopodobnie przez tamtą jaskinię. Nie mam też żadnych tam Pokémonów niby. Kupmy sobie trochę tych Ripeli, bo z 20 zawsze się przyda. Wiem, gdzie się muszę kierować, tylko że w jaskini mogę spotykać często jakieś Pokémony wodne. Znaczy wodne, boże, kamienne i ziemne, a przydałby się wodny Pokémon, o to mi chodzi. Co jest? Nie włączyłem tego Ripela? Aha, chyba się nie włączył. Bywa. Więc, no cóż, dobrze. Mój cel na kolejny materiał, słuchajcie, to dostać się, przejść przez tą jaskinię. Teraz już jedyne, co mogę zrobić, to powolutku zmierzać w tamtym kierunku. Już walki tutaj podbywały się, nie było ich dość sporo. Wiem, co muszę robić, druga odznaka jest moja. Jest już, wiecie, Grounci już zaczynają tutaj z teamu Delta działać. No, no i muszę przede wszystkim w tej jaskini nie pozwolić im zdobyć tego, co chcą, tego urządzenia, które zostało przez nas wynalezione. Bo wiadomo, jeżeli zrobią to po swojemu, to może się to fatalnie zakończyć. Nie mogą po prostu użyć tej maszyny i już, i tyle, i kropka. Takie wytłumaczenie. Tak się zastanawiam, bo tu jeszcze był Pokeball, o dokładnie. Ależ ładnie znalazłem go. Co my tu mamy? Revive. No to przydatny, biorąc pod uwagę, jak moje Pokémon obrywają. Chociaż w sumie tak się boję, że nie mam wodnego poka. Mam przecież Kirito. Walczący Pokémon też się na pewno mega przyda. Tak więc słuchajcie, w tej jaskini kończymy dzisiejszy materiał. Już wkrótce pewnie spotkamy się z większą ilością członków Teamu Delta. No i oczywiście dowiemy się, czy uda mi się ich powstrzymać przed ich niecnymi czynami. Ale to tyle na dzisiaj, tak więc jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Kolejny odcinek na moim kanale już w środę o godzinie 14. Tak więc do zobaczenia, cześć i czołem i na razie. Hej!